Udało nam się pozyskać z giełdy trochę ponad 5 milionów złotych. Wyemitowaliśmy dodatkowych 3 400 tysięcy akcji w przybliżeniu. Środki zostaną przeznaczone głównie na automatyzację procesów finansowych i nieruchomościowych. Tak? Czyli chcemy z jednej strony doprowadzić do tego, żeby kredyty można było maksymalnie je wyklikać online, ale z drugiej strony też, żeby procedury kredytowe uprościć tak, żeby kredyt można było otrzymać w kilka dni, a nie w półtora miesiąca jak w tej chwili. Rynek nieruchomości w Polsce się rozwija, jest rynkiem rosnącym. Jest coraz więcej transakcji też na rynku nieruchomościowym. Wynika to z kilku powodów. Jednym powodem jest rosnąca mobilność Polaków. Mieszkanie nie jest już inwestycją na całe życie. Ludzie w trakcie swojego życia zmieniają nieruchomości kilkukrotnie. Jest to pierwszy trend. Drugi powód jest taki, że wciąż w Polsce bardzo dużo brakuje mieszkań w porównaniu do potrzeb społeczeństwa. Liczba mieszkań w porównaniu do liczby gospodarstw domowych jest radykalnie w Polsce niższa w porównaniu do średniej unijnej, średniej w dodatku liczonej z krajami typu Grecja, Rumunia, Bułgaria, a nie mówiąc już o tym, ile nam brakuje do krajów rozwiniętych. Więc tutaj też jest jeszcze cała masa mieszkań do zbudowania, żeby zaspokoić potrzeby społeczeństwa. Trzeci powód, że ten rynek się rozwija, to jest to, że w Polsce wciąż ceny nieruchomości obecne są o wiele niższe niż ceny w szczycie, jaki mieliśmy w 2007-2008 roku. Podczas gdy w wielu krajach zachodnioeuropejskich te ceny już zdecydowanie przekroczyły poziomy z poprzedniego szczytu. Także jeszcze wciąż nam tutaj bardzo dużo brakuje. W tej chwili obserwujemy rosnące ceny nieruchomości. Nie jest to jakiś taki trend bardzo zdecydowany, tak? To znaczy generalnie one już trochę rosną, ale to też zależy od regionu, zależy od miejscowości, zależy od rodzaju mieszkania, więc, czy typu nieruchomości, więc tutaj jeszcze się wiele dzieje.